Siemanko, witam wszystkich bardzo, naprawdę bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Monster i witam Was bardzo serdecznie w niedzielę. Tak, wiem, na moim banerze pisze, że odcinki będą we wtorki, czwartki, soboty, ale nagrywam na zapas, ponieważ słuchajcie, jeszcze ten tydzień chodzę do szkoły, z czego jeszcze dwa dni są wolne, czyli tak naprawdę trzy dni. No i kolejny tydzień cały, no i potem zakończenie roku 23 czerwca. No i później zaczynają się wakacje i chcę nagrać na zapas, bo mam mało czasu na nagrywanie, więc dlatego nagrywam ten odcinek na zapas. A przy okazji kupiłem jedną rzecz, którą bardzo rzadko mam okazję mieć. Także myślę, że odcinek Wam się spodoba i pamiętajcie koniecznie o łapce w górze, bo to naprawdę docenia to, co ja robię, docenia to, że moją pracę. Po prostu to dla mnie naprawdę jest jak nie wiem, jak jakiś kop po prostu w dupę, żeby mnie to motywował, żebym nadal nagrywał, potrzebuję mieć łapki w górę, więc jeśli dobijecie 60 łapek w górę, naprawdę będzie ekstra. Odcinek kolejny wbija, nie wiem, we wtorek albo w czwartek, bo słuchajcie, muszę mieć dobry pomysł. Taki pomysł na film, że to będzie po prostu bomba. Także zapraszam do oglądania. Aha, w ogóle wam nie powiedziałem, o co chodzi. To będzie test. Fidget spinner. Kontra. Diabełki. Ciekawe, czy w ogóle coś się stanie, kiedy fidget spinnera rzucę, nie wiem, z 10 diabełków. No zapraszam do oglądania. No to najpierw otwieramy moje diabełki. Wyciągamy zawartość tego oto pudełka, tylko jedną ręką, jest mi to no dość ciężko zrobić. No akurat wziąłem idealnie 10 diabełków. No i spróbujemy, czy coś się stanie fidget spinnerowi, kiedy będę w niego rzucał diabełkami. Obym nie poniósł tam straty. No to drugi. Czwarty. Piąty. Teraz leci szósty. Siódmy. Ósmy. Dziewiąty. I dziesiąty. Trzecie. Tam nie wypał. No nie mogę trafić. No, patrzę się na kamerę. Co za żal. No może ten punkt trochę. Teraz sprawdzimy, czy mojemu fidget spinnerowi się w ogóle coś stało. Dobra, otóż jest tak. Zaraz się przekonacie, czy spinnerowi się coś stało. Patrzę, szukam jakichś dziurek. No tu taka malutka dziurka się pojawiła na tym do przytrzymywania palcami, na tym kółku. I czekajcie, bo tutaj jeszcze strzelam gdzieś obok. Ale tak to słuchajcie, no nic się takiego poważnego nie stało. Żadna rysa, żadne pęknięcie. Także ten fidget spinner potrafi przetrwać 10 diabełków, kiedy w niego strzelacie, więc spróbujcie sobie taki test urządzić w domu. Polecam. Emil Wójcik, czyli Monster Official. Nie no, naprawdę, nic się nie stanie waszemu spinnerowi. Nie wiem, jak to będzie, kiedy na przykład 20 diabełków, czy tam 30 na niego będziecie rzucać. To może wtedy jakieś tam pęknięcie spowodowane obciążeniem, no może się tam pojawić. Więc do 10 spokojnie nic się spinnerowi waszemu nie stanie. A ja myślę, że prawie wszyscy go macie, więc naprawdę polecam taki test. Także jeśli się to spodobało, to pamiętaj koniecznie zostawienie łapki w górę, bo to motywuje mnie do dalszej pracy, żebym dalej nagrywał. Oczywiście możesz też subskrybować kanał, jeśli cię przypominał chyba po raz 150 na tym kanale, żebyś mnie subskrybował. No i oczywiście pamiętaj o wbiciu do grupki na Facebooku. We Are Monsters, tak, przyjmuję wszystkich. Teraz jest grupa otwarta dla wszystkich. No i oczywiście, jeśli ktoś chce się ze mną skontaktować, sprawie byle czego, po prostu. No to Emil Piotr Wójcik, linka do wszystkiego macie tam w opisie. Czytajcie opis, bo naprawdę warto. No i ziema. That's it, Brian?